Siemano, siemano widzowie! Witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. I dzisiaj zrobimy sobie ciekawy challenge, a mianowicie zagramy losowymi jednostkami, tylko odwrotnie. A co to znaczy? Jeżeli wylosujemy z koła fortuny przykładowo godly jednostkę, to musimy zagrać basic jednostką. I odwrotnie, jeżeli wylosujemy basic jednostkę, możemy zagrać godly jednostką. Czyli koło fortuny, tylko na odwrót. No i myślę, że taki challenge będzie ciekawy. A jeżeli ty, widzu, też tak myślisz, koniecznie strzel tej łapkę w górę, subskrypcję oraz zapraszam cię do oglądania. No i dobra, na początku wyzerujmy sobie unitsy i zakręćmy kołem fortuny. Co my będziemy mieli tutaj do wyboru? Okej, nie przedłużamy, tylko kręcimy. Zobaczymy, co jako pierwsze uda nam się zdobyć. Może jakiś niemytyk? No nie, no start mytyk. A mityk to tak naprawdę rara jednostka. To weźmy sobie jakąś rarę jednostkę. Ja bym sobie w sumie wziął, ej, farmę. Farma będzie git, szczerze. Bo jeżeli nie wylosujemy jakiegoś mityka tak naprawdę, to nie będziemy mieli santy. Więc weźmy sobie tego Speaker Moon Rose Farm i losujmy dalej. Dobra, co tym razem? Co tym razem tutaj dostaniemy? Ja liczę na jakiś basic. Basic może, co? No jest basic prawie okej, okay. Uncommon. Uncommon to jest exclusive. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę z Uncommona. I z ekskluzywów, no na razie wezmę go Spidera, ale możliwe, że zastąpię kamera Spiderką, żeby nie było zbyt OP, ale zobaczymy, jakie jednostki uda mi się jeszcze wylosować. Chociaż tak naprawdę z ekskluzywów jeszcze mam dużo. Ej, dobra, nie, biorę Green Laser Cameramana. No i dobra, losujmy dalej. Trzecia jednostka, jaką będziemy mieli, ja bym tu liczył na jakiegoś godli. Nie, żartowałem z tym godli. Basic, 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 dobra, mamy basic. Okej, okay, mamy basica. No to ta gra już powinna być dosyć prosta. Basic to tak naprawdę godly, żeby znowu nie było zbyt OP, nie biorę upgraded Titan Cinemamana, tylko wezmę sobie Titan Presentmana, który już nie jest taki mocny jak kiedyś. Dobra, kolejne loso, sprawdźmy co tym razem, może jakaś legendarka czy coś w tym stylu, sprawdźmy. Epic, okej, okay, co to będzie Epic? Okej, okay, Epic to po prostu legendarka z tego co widzę. No dobra, legendarka, w sumie w mailboxie mam fajną legendarkę, którą jeszcze nawet nie testowałem, więc pójdźmy sobie do mailboxa, bo dostałem od widza fajnego właśnie. Sprawdźmy, czy jest tutaj ta legendarka. Jest, mamy Yoshi Fan, Cupid Cameraman 20 gemów. Bardzo dziękuję przy okazji. Kuf Simon, nie wiem jak to się czyta, dzięki za gifcika. Mr. Beast, dzięki za DJ Speakermana oraz Lola, dziękuję za 10 gemów. No i sklejmujmy sobie to wszystko, pyk, sklejmowane i... No i ustawmy sobie tą nową legendarną jednostkę. Dobra, brakuje mi jeszcze tak naprawdę, w sumie nie wiem. Ej, ja bym nawet tego lasera podmienił na drona, wiecie? Zobaczymy, bo może jeszcze raz uda mi się go wylosować. I ostatnie losowanie, zobaczymy co tym razem tutaj będziemy mieli. Coś fajnego, basic nie chciałbym. Uncommon, okej, okay, czyli exclusive, dobra, świetnie. Uncommon to jest exclusive, jeżeli się nie mylę. Czyli tak naprawdę idealnie to, co chciałem. No i nie wezmę sobie na pewno Spidera. W sumie Scientist też jest dobry. No ale ja chcę tego drona. Speaker, Repair, drone, bo czemu by nie? Będzie mi tutaj uśpienie ściągał z jednostek. No dobra, ale na jakiej mapie mamy grać? I zrobimy sobie tak. Maksymalna z prawej to tak naprawdę maksymalna z lewej. Toilet Lab to tak naprawdę będzie Toilet City. Cameraman Haku to desert. Każdy chyba zrozumiał. Więc losujmy, na czym będziemy grali. Okej, okay, wszystkie mapy pisałem, klikam losy i zobaczmy, na której będę musiał zagrać. I to będzie nie Toilet City, ale wylosowało nam Toilet City. Tylko tak naprawdę Toilet City jest tutaj, czyli Toilet Laba. Wylosowałbym również na jakim trybie, ale chcę zagrać po prostu Nightmare'a, bo na easy byłoby to zbyt prosto moim zdaniem. Na hardzie troszkę ciężej, ale Nightmare to tak naprawdę będzie wyzwanie. Więc weźmy sobie na tego Toilet Laba i zobaczymy, jak nam pójdzie ten challenge. Dobra, na sam start zaznaczmy tego Nightmare'a. No może być ciężko. Mamy jednego godli, to na plus. Mamy tego nowego Cupida, który jest bardzo tani. W ogóle 100 dolarów. Ej, mega tanio. Ciekawe ile on bije, bo go jeszcze nie testowałem, bo tak naprawdę no jak widzieliście, dopiero go dostałem dzisiaj. Więc stawiamy sobie nasze różyczki. Może jakoś w ładnym pasku tutaj se ustawimy. Przy okazji 100 dolarów to nie jest dużo. Tego Cupida postawię gdzieś tutaj. No i dobra, dajcie mi kasę, bo tu parę jednostek się przedostało. Może nawet gdzieś tutaj ustawię. O, tak będzie git. 2 sekundy cooldownu, ale 400 damage. Czyli tak naprawdę parę jednostek się przedostanie, ale parę też zniszczymy. No dobra, dajcie kasę, bo kolejną Rose Farmę chcę postawić. Halo, halo, dobra, stawiamy kolejną Rose Farmę. I od razu jeszcze jedną bym postawił. Czy będzie nas stać, czy nie? Uwaga, stać nas na kolejną. I od razu tego Cupida ulepszamy, bo jednak ta mapa na trybie Nightmare Auto Skipie będzie ciekawa.
Chociaż tego autoskipa na razie bym sobie wyłączył, ale dobra, jeszcze raz ustawmy, bo trzeba tu ulepszyć. $300, daj mi $300, kolego. W sumie Green Laser się tu przyda, żeby nie przegrać na 100%, więc Green Laser pójdzie gdzieś o... Myślę, że gdzieś tutaj, zostawmy go sobie. I kolejną farmę możemy postawić. Pyk, elegancko postawiona i jeszcze jedną będziemy mogli dostawić. No i również dostawiona. Dobra, teraz zbieramy sobie na pewno tego Godly, bo jednak $1000 to nie jest jakoś dużo. A jak widzicie, idą na przykład Dual Claw'e, które mają 3000 HP. I tego autoskipa w tym momencie gaszę. I tego Cupida bym ulepszył za $300. Dobra, 1200 damage to jest naprawdę już dużo. Jeżeli go nie zeslowuje, to Dual Claw dostanie tutaj w głowę. No i dostała dwa razy nawet, więc Dual Claw tutaj nie przejdzie. Bo Stoilet będzie problemem na pewno. 16 tysięcy... Czy ja chcę skipować? Na razie nie skipujmy, żeby nie było jakiegoś problemu. Chociaż ten boss toilet nie jest jakiś mocny dla naszego Green Lasera. I myślę, że moglibyśmy skipnąć nawet. Wiecie co? Skipnijmy sobie, ulepszmy raz tego i teraz sobie nasze farmy ulepszymy. W ogóle to nowa legendarna jednostka jest naprawdę fajna. Bo nie dość, że bije dużo, koszt na start jest mały. Jedyny co cooldown jest na start duży. I ta animacja, jak on strzela z tego łuku. Ej, szczerze? Czuję, że to będzie jedna z moich ulubionych legend. Przy okazji dajmy sobie skipa, 2000, oj, tu już trochę kosztuje upgrade, no ale będziemy bili 3000 damage na sekundę, to już jest dużo. Możemy sobie nasze farmy tu ulepszyć, bo czemu by nie, i tak są tanie w upgrade'zie. No i laserka bym sobie teraz ulepszył. I w sumie mógłbym zagrać tego autoskipa, bo będzie to długo trwało, więc skipujemy, od razu ulepszmy sobie jedną farmę, ulepszmy sobie naszego laserka, żeby już bił 400 damage na 0,25, to jest 1600 damage na sekundę. To już coś tam bije, coś tam już bije. Przy okazji autoskip miał być włączony. Halo, halo, czemu się nie włączył? I ulepszmy sobie, albo wiecie co? Postawmy Godly jednostkę już powoli. No, możemy postawić na kryzysowe sytuacje jednak. A farmami zajmijmy się teraz i ulepszajmy je na spokojnie. Okej, no wave 9, już te jednostki mają trochę AP. 17 tysięcy, 15 tysięcy, 17 tysięcy, tu 15 znowu. Wygląda to ciekawie, tego Cupida bym ulepszył, ale drogi upgrade, bo aż 2000, więc na razie skupiamy się na tych farmach. Dobra, tu mutant chce się przedostać, ale czy da radę? No jeden na pewno nie, ale czy drugi się przedostanie nam do bazy? No proszę, oby nie. I pyk, dobra, do spanka, elegancko. Ulepszamy dalej nasze farmy, bo farmy trochę będą nas skosztowały w ulepszeniach na start. I tu mamy ziomeczka, który jest trochę problemem, więc na pewno sobie tego zioma muszę ulepszyć, żeby był jeszcze więcej. Dobra, mamy $2000, ulepszymy sobie laser na level 4 i chyba tego mi nie stać, ale Cupida, no na Cupida też mi nie stać, no wszystko jest za drogie na początku. No to zajmijmy się naszymi farmami tutaj, żeby jednak ładne różyczki nam wyrosły. Dobra, boss toilet, ej, dużo jednostek tu idzie, czuję problemy, powiem wam szczerze. Mamy $2000, tego Cupida myślę, że teraz ulepszę. Bo jednak będzie on zadawał duży damage, chociaż kurczę, laser 4000, dobra, dawaj tego Cupida szybko, ulepszamy. No i 3000 damage na jedną sekundę to już naprawdę bardzo dużo jak od legendy. Kolejna farma przy okazji ulepszona elegancko, mamy 2000, jeszcze 2000 i na pewno sobie green lasera ulepszymy na maksa. Więc aktualnie nie tracę kasy, tylko zbieram, bo tutaj jak widzicie już trochę jednostek się przedostaje, no i mają trochę tego HP, bo już 20 tysięcy, to już jest dużo. A tutaj idzie Dual Claw 73 tysiące, oj, to nam zweryfikuje, czy damy radę wygrać tą giereczkę, czy przegramy, okej. Okay. Lasera ulepszamy, no i ten laser aktualnie robi największe carry póki co. No i mamy Multi Claw Jetpack Toilet. Fajnie tutaj ten Cupid bije, bo ładnie go obił do połowy HP. Mamy Airplane Toileta. Airplane raczej się nie przedostanie. Bardzo fajnie. Dobra, daliśmy radę. Jakimś cudem daliśmy radę. Czy mamy tysiaka? Ulepszyliśmy jedną różę na maksa, drugą farmę na maksa i zaraz trzecią na maksa. Jeszcze tylko dwie. No i teraz pasowałoby się tą Godly jednostką trochę pozajmować. No ale dobra, skończmy już te róże, bo tylko dwie nam zostały. W sumie to już nawet jedna bym powiedział. I myk, ulepszone wszystkie. Laser ulepszony, kupi 4000 kosztuje, ej, to jest dużo. Możemy już w międzyczasie postawić sobie speaker repair drona i uzbierajmy te 4000, bo jednak jako na legendę 9000 damage na sekundę to jest nawet dużo. No ale właśnie, no już nam tutaj usypiają jednostki, więc na pewno no dron się przyda teraz. Okej, okay, ulepszmy sobie Cupida, czy to będzie na maksymalny level? Aha, on aktualnie śpi. Wstawaj, Byniu, wstawaj, ulepszamy cię i to jest maksymalny. 9000 damage na jedną sekundę, no i cooldown na całą mapę, przynajmniej tą. Przy okazji Godly jednostkę możemy ulepszyć i sobie na pewno ją ulepszymy. No i tego drona teraz się skupiam. Co to w ogóle była za jednostka? Jakiś ghost? Jakiś phantom? Coś w tym stylu? Tak szybko ziomek szedł.
Okej, okay, wave 19, ulepszamy sobie drona kolejny raz i jeszcze raz, no i prawie mamy już na fulla, teraz potrzebujemy tylko 4000 dolarów i chyba na razie mamy chillerę. Nie ma jakichś tutaj dużych problemów. Te jednostki nie przedostają się dalej. No ale UFO Toilet 200 koła, Giant Blind Toilet 350, to już nie jest miłe, to już nie jest miłe, no trochę mają już tego HP. Speaker Repair Drone ulepszany na maksa. Możemy sobie Cupida postawić tu bliżej jeszcze jednego, bo czemu nie? Cupid jest fajny i bije tego damage'a. I na pewno Godly jednostkę też będziemy musieli zaraz postawić kolejną. I tutaj mogą być problemy, wam powiem. Poczekajcie, sprawdźmy. Ładnie poszedł jeden do spania, drugi do spania. Rocket czy pójdzie do spania, bo to jest ciekawe. Oj, tu mogą być duże problemy. Tu mogą być naprawdę duże. Dobra, pokonaliśmy ich. Giant Blind Toilet. Czy jemu damy radę? Raczej też damy radę. Więc sobie na pewno Cupida ulepszymy raz i drugi. Dobra, dwa Cupidy na maksa. Możemy również Green Lasera postawić drugiego, żeby wykorzystać jednak te jednostki, jak najbardziej można. I też sobie go ulepszmy na maksa od razu, no troszkę nam braknie, 1000 dolarów. No ale fajnie, już ten Godly robi robotę, bo tu bije z jednej strony i z drugiej. A balaklawa, 340 tysięcy, no dobra, Green Laser ulepszony na maksa. Teraz no 40 tysięcy damage'a to jest trochę dużo jak za Titan Presentmana, więc postawmy sobie drugiego z tej oto strony. Jego na początku ulepszmy, żeby takie dwa Titany biły z lewej i z prawej strony. No i teraz pasowałoby dozbierać tą kasę, chociaż to nie będzie łatwe. 40 tysięcy to jest bardzo dużo i żebyśmy wcześniej przegrali, na wszelki wypadek jeszcze sobie takie dwa Cupidy postawię. Chociaż, dobra, na razie nic nie stawiam, zbieramy te 40 tysięcy. Jak będzie sytuacja kryzysowa, dopiero będziemy stawiali. Co rundę dostajemy 3000 z tego, co obliczyłem, więc potrzebuję jeszcze 10 wave'ów, żeby uzbierać 40 tysięcy. No, powiem wam, spróbujmy chociaż jednego tego Godly na maksa zrobić. Chociaż no już te kiblarze są coraz silniejsze i chyba będę musiał postawić Cupida za niedługo. No dobra, póki co już mamy połowę, prawie 20 tysięcy, zobaczmy jak to będzie. No ale jak widzicie sami, no 29 wave na autoskipie już są problemy, więc chyba tego Cupida postawię, nawet jeszcze jednego lasera, bo mogę 3, więc sobie postawię na pewno jeszcze jednego lasera, ulepszę na maksa, żeby jednak na pewno nam nie przeszły dalej. No i przydałoby się tego Godly ulepszyć, dajcie mi jeszcze 20 tysięcy, proszę was. Nie chcę w tym momencie przegrać, ale jak widzicie, no coraz silniejsze te jednostki idą. I chyba wiecie co, niestety będę musiał wyłączyć autoskipa na chwilę, żeby jednak no nie przegrać tego challenge'u. Bo jednak ten Titan Present, sami doskonale wiecie, no został znerwiony, nie jest już taki mocny jak zwykły Godly, bo zwykły Godly jest no zdecydowanie lepszy. Dałby prawdopodobnie solo tutaj radę, jeżeli ulepszymy go do maksa. Na ten, no, 4000 damage na pół sekundy to nie jest jakoś dużo. Plus, no, upgrade kosztuje 40 tysięcy z automatu. I dobra, tu są problemy, tu są jakieś problemy. Tu parę jednostek przechodzi dalej, ale czy da radę wejść mi tu troszeczkę dalej do bazy? No chyba nie. Okej, okay, dobra, poszli do spania. Mogę już ustawić autoskipa. Sytuacja kryzysowa zażegnana. Nie tego Cupida bym postawił, tylko no zbieram tą kasę, no. I naprawdę jest bardzo ciężko. 33 wave, dużo jednostek tutaj mamy, z dużą ilością HP i nawet boję się, że przedostaną się dalej. Dajcie mi tutaj 1000 dolców, no. 1000 dolców na ulepszenie. Dobrze, ten Titan tak potrafi skryta walnąć ładnie. To jest ten plus, bo tak to prawdopodobnie ta jednostka by się przedostała. Dobra, brakuje mi już 300 dolarów. 300 dolarów raczej dam radę. Jak nie, to zaraz coś sprzedam i mamy 40 tysięcy, od razu go ulepszamy. 10 tysięcy damage'a na 0,25 sekundy, jest już git. No i na pewno teraz Cupida sobie jeszcze jednego postawimy jednak, żeby też obijał te jednostki, więc ulepszmy go i od razu... No będzie zadawał więcej, będzie zadawał więcej. I tu UFO do spanka, dobra, idą te jednostki do spanka. Już powinno być troszkę lepiej, ale na pewno i tak będziemy musieli jeszcze jednego Cupida jak nic postawić, bo laserów już nie mogę, Rose Farmy nie mogę, dron mi nic nie przyda się tutaj zbytnio. No to jeszcze jeden Cupid tak naprawdę tylko do ulepszenia, no i mamy full teamek. Możemy też zastąpić Godly jednostką, bo jednak 3000 damage na sekundę to jest tak chyba lepiej niż... A nie, nie jest lepiej, dobra, nie było tematu. Miałem powiedzieć, że lepiej niż ten Cupid, ale Cupid jednak 9000 bije na sekundę. I tak naprawdę taka legenda jest lepsza niż ta Godly jednostka. Póki co na levelu drugim, no bo levelu trzecim no to już ten Titan robi robotę, tylko 40 tysięcy, co to jest za koszt w ogóle? No dobra, no zbierajmy, zobaczymy. Myślę, że będę musiał gasić ciągle autoskipa, bo jednak te jednostki coraz dalej się przedostają i coraz więcej ich idzie. No i 39 wave, no i tutaj na pewno gaszę autoskipa, bo idzie bardzo dużo jednostek z dużą ilością HP. No to tutaj będzie ciężko, sprawdźmy, czy podołamy temu wave'owi, czy jednak przegramy giereczkę w tym momencie.
jedna osoba do spanka, druga do spanka. No na razie jako tako to wygląda, że damy radę, ale czy na pewno jak będzie? No idzie Claw Toilet, idzie tutaj ziomek, idzie Laser Scientist, który ma prawie 1 000 000 HP. Proszę, no skrytykujcie go, skrytykujcie. Proszę, 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 krytyk jakiś. Tam z tyłu idzie Balaklava, dobra, on poszedł do spania. Balaklava chyba niestety nie pójdzie. Oj, i tu są te problemy. Chyba nie podołamy, wiecie co? Sprzedam sobie tego lasera jednego. Chociaż czekajcie, dobra, poczekajcie, bo tutaj jednak jest dystans. I biją jeszcze te jednostki. No tak na styk, jakby był ciągle autoskip, na pewno bym nie dał rady. Więc no muszę kontrolować i w krytycznych sytuacjach gasić go na pewno. Dobra, daliśmy radę, ale tak na styk, na serio. Skipujmy sobie 30 tysięcy dolarów. Mógłbym sprzedać te róże, ale co mi to zmieni? No, mógłbym je niby kupidami zastąpić, ale chyba tego na razie nie robię, bo za mało kasy mam. Niech się trochę jeszcze wyfarmi, to może tak zrobimy. No i tak powiem, że na autoskipie ciągle, jakbym wziął tego godli, tego prawdziwego godli jakbym wziął, plus Spidera jakbym wziął, bo mógłbym wziąć z tego ekskluziwa, to poszłoby nam to zdecydowanie szybciej. Tylko no to byłoby na łatwiznę, bo jednak dostać godli i Spidera to już jest easy giereczka. Przy okazji Boss Toilet 4.0 poszedł do spania właśnie, mamy 36 tysięcy prawie dolarów, jeszcze tylko 4 tysiące i ulepszamy kolejnego Titana na level maksymalny. I 9 wave'ów do końca, no zobaczymy, czy damy radę to wygrać. A jak już tak czekamy, to mam do was pytanie. Co sądzicie o nowym marketplace'ie, który zostanie dodany w najnowszym update'cie? Jeżeli ktoś nie wie, będzie marketplace, gdzie będziecie mogli normalnie tak o, wystawić sobie na przykład takiego Green Lasera za 200 gemów i ludzie będą mogli od was kupywać. Dla porównania to będzie coś takiego jak w PetSim 99 te budki. Tylko właśnie chyba tutaj w marketplace nie będziecie musieli być online, tylko po prostu wystawicie sobie na ten sklep i czekacie, aż ktoś kupi. Tak naprawdę możecie robić co chcecie w międzyczasie. Dla mnie naprawdę mega coś fajnego. Takie coś właśnie by się przydało w PetSim 99 naprawdę. Bo jak ja sobie nieraz chcę kupić jakąś rzecz, to muszę szukać na budce. Ale wiadomo, no na budce na przykład Huge Happy Rock kosztuje 20 milionów, a tak naprawdę jego rap wynosi 17 milionów i ludzie sobie tak overprice biorą. A zanim znajdę jakąś osobę, która wystawi tanio, to jest mega ciężko. Więc taki marketplace moim zdaniem giga będzie tutaj dobry oraz PetSim mnie też by się przydał. Przy okazji zbieraliśmy już 40 tysięcy, ulepszamy kolejnego Titana. No i ta gra teraz będzie wyglądała zdecydowanie lepiej. Nawet mogę się pokusić o autoskipa znowu. Jeszcze przy okazji, jak będzie ten marketplace, będę czekał na takie sytuacje, aż ktoś wystawi jakieś mega mocne jednostki, przykładowo za gema, bo pewnie będą takie sytuacje, ktoś zamiast na przykład za 10 koła wystawi za 10 gemów. Więc no, przy okazji to jest jakaś opcja dla snajperów. Jeżeli jesteś snajperem, gościu, patrz sobie ciągle marketplace, może udać się kupić jakąś godli albo nawet tego ultimata za 10 gemów. To byłoby śmieszne, jakby ktoś tak wystawił. Dobra, przy okazji, no te farmy nam się już nie przydadzą, więc je sobie sprzedajmy na pewno. Mamy 20 tysięcy, więc kolejne kupidy, bo te kupidy naprawdę są fajne, jako legenda. Aktualnie nie wiem, czy nie moja ulubiona. No nie, no mech chyba dalej ulubiony, ale na pewno ten kupid jest na drugim miejscu. Nie, jeszcze w sumie Sinister jest mega OP. No dobra, to na trzecim miejscu jednak te kupidki. Ulepszamy, ulepszamy i jeszcze jednego będę mógł postawić. No będę mógł postawić ostatniego, więc postawmy go może. Tu są cztery, to tu też postawmy jednego i cztery elegancko. No i 46 wave. Czy podołamy, czy przegramy? To jest najlepsze pytanie. No lepiej podołać, bo nie chciałbym pod koniec challenge'u przegrać. W sumie tego jednego kupida z początku tutaj, choć nie, on fajnie dostaje tutaj właśnie slowa, jakiego slowa, uśpienie i przyjmuje na klatę wszystko, więc go sobie tutaj zostawmy. No i właśnie to jest problem tego autoskipa, że jest ciężko, ale póki co go nie gaszę, nie gaszę, gramy na kozaka. Bo jednak już dwie godli jednostki ulepszone na maksa, powinny jednak wygrać tą gierkę. Chociaż ten Toxic, oj, ale Toxic dostał, miał przed chwilą 1 000 000 HP w sekundę, ma 300 koła, to mi się podoba właśnie w tych Titanach. Że one tak krytykują. Dobra, 48 wave, na 49 raczej się zatrzymam i wyłączę go, bo jednak na 50 będziemy mieli bossa. No i czy podołamy, bo to jest najważniejsze pytanie. Troszkę ich tutaj narespiłem, jak widzicie. Może jakoś niedużo, ale dużo HP to oni na pewno mają. Jednak 1 200 000, 1 600 000, 800 koła, 1 200 000, 2,4 miliona. No tu może być ciekawie, wam powiem. Zobaczmy, zobaczmy, Soldier rokety idą. No, troszkę się tu osób zebrało. Ej, będzie śmiesznie, jak to przegram pod koniec. Ja nie mogę, a i co ja zrobiłem? Mogłem jednak nie grać takiego kozaka. Dobra, proszę, 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 proszę. Wiecie co, chyba sobie sprzedam te kupidy na wszelki wypadek. I postawię je gdzieś tutaj. No, zróbmy tak. Sprzedam sobie kupidy i postawię je gdzieś tutaj.
bo jednak trochę zagrałem na cwaniaczka. Chociaż ty, dajemy radę aktualnie, ale jednak sobie te kupidy tutaj postawię. No i Scientist, proszę skrytykujcie go, dawajcie, kryt, za 1 000 000 HP krytyk, czy damy radę? Jakiś krytyk, tam już Owen idzie z tyłu, chyba był kryt, bo już ma 1 000 000 niecały, więc jest git. Kupidy nie wiem, czy dadzą radę dobić, chyba dadzą radę i z tyłu idzie ten Massive Buzz of Owen. Dobra, Scientist poszedł do spania, fajnie, no jeszcze nie poszedł, teraz poszedł i tutaj najważniejsze. Dobra, chyba damy radę, sprzedaję jednak te kupidy. Chyba jednak powinniśmy podołać, bo jednak te godli jednostka ma duży range i to jest właśnie plusem, bo jakby bił tylko na przykład do tego momentu, no to bylibyśmy, no wiecie w czym. I Massive Buzz of Owen do spania. No, Quad Rocket to już możemy skipnąć. 50 wave, ostatni wave nam został. Możemy sobie dać jeszcze drona, żeby tutaj nam właśnie zdejmował tu stunki. I jeszcze jednego tutaj Camera Woman. No i dobra, ostatni wave, czy damy radę czy nie? Mamy Massive Buzz of Owena, 1.8 miliona, boss 2,5 miliona. No tak naprawdę to już zwykłe jednostki przed chwilą tyle miały, więc tego bossa się nawet nie boję. I chyba raczej wygraliśmy ten challenge. Tak bynajmniej mi się wydaje, już boss został obity o 5%. Massive Buzz zaraz idzie do spanka. I chyba już jest GG. No, na 100% to wygramy. No ciężko byłoby to przegrać, jak przed chwilą mieliśmy gorszą sytuację i udało nam się wygrać. Giant Smooth Toilet. Pokaż, dawaj. Ty versus moja armia, kto lepszy? Czy ty będziesz lepszy? W sumie ty będziesz lepsza czy lepszy? Nawet nie wiem, czy to jest chłopak czy dziewczyna. No ale ten kiblarz poszedł do spania. No i wygraliśmy i challenge zaliczony. No i moim zdaniem taka fajna giereczka, bo było troszkę jednak takich sytuacji, gdzie mogliśmy przegrać. Nie było to za łatwe, podobał mi się ten challenge. Przy okazji otwórzmy sobie Valentine Creator, widz mi dał, macie na ekranie kto mi dał. Bardzo ci kolego dziękuję, zobaczmy co mi tutaj życzysz dobrego i życzysz mi Large Hirta. No nie jest źle, ja go lubię. Fajny ziomek z niego. No ale dobra, klasycznie na ekranie macie teraz zwycięzcę ostatniego losowania. Serdecznie mordeczko ci gratuluję i idziemy wysłać ci gifta. W ogóle Yoshi Fan to nie jest ta osoba, która przed chwilą mi tutaj nie wysłała przypadkiem tego kupida? Czyli dobro wraca. Ziomek mi tu dał kupida, żebym sobie nim pograł, a ja mu normalnie tak oddaję mityka. Chyba wód na niego troszeczkę, więc wysyłamy, żeby nie było i nagrody poszły do ciebie, przyjacielu. A dzisiaj widzowie macie u mnie do wygrania, no już coraz większa bieda. No jedna osoba po prostu wygrywa Upgraded Titan Cameramana. Wiecie co robić, wiecie co pisać. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, pamiętajcie widzowie o łapce w górę, koniecznie o subskrypcji, bo dużo osób co ogląda te odcinki nie subskrybuje, więc widzu, zostaw tą łapkę w górę i tego suba, proszę cię. A póki co to na tyle, trzymajcie się i siemano.